Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję tego pięknego białego monitora. Jest to Philips 349X7. Takie właśnie oznaczenie nosi ten model i jest to, powiem Wam, że chyba najlepszy monitor o proporcjach 21:9, jaki dane mi było testować do tej pory. Nie jest najtańszy, ponieważ kosztuje ponad 3000 zł, ale ma bardzo dużo zalet. O wszystkich opowiem Wam dzisiaj, o mankamentach też. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Dokładne ceny są w linku w opisie filmu, jakby co dla ciekawskich. I zaczynamy. Spójrzcie, jak wygląda właśnie ten cały kąt zakrzywienia monitora. Z tyłu mamy także prowadnicę, która pozwala na regulację monitora. Czyli monitor możemy opuścić sobie. I w tej chwili mamy minimalną wysokość roboczą, gdzie monitor jest już bezpośrednio nad podstawą. Natomiast zobaczcie, jak wysoko możemy go sobie unieść na tej prowadnicy. Tak więc wow, można go podnieść naprawdę sporo. Dlatego oczywiście możemy go wychylić dość mocno w górę oraz troszeczkę minimalnie w dół. To też się oczywiście przydaje, jeśli właśnie monitor jest na przykład powieszony gdzieś na ścianę albo tak jak teraz jest maksymalnie uniesiony. I to odchylenie w dół, jeśli siedzimy blisko monitora, no naprawdę się przydaje. Tak więc pod względem ergonomii jest naprawdę świetnie. Podstawa monitora jest bardzo stabilna. Jest ona metalowa, wystarczająco sztywna, żeby ten monitor delikatnie na niej pracował. Ale sama podstawa się absolutnie w ogóle nie rusza. Tylko monitor się po prostu chwieje, ponieważ ma odrobinkę luzu. Czyli dokładnie tak jak prowadzący ten kanał. I zobaczcie, jeśli chodzi o monitor, to jest on dość cienki. W porównaniu z AOC, który był naprawdę dużo grubszy. Z tyłu wygląda tak. Mamy wszędzie błyszczące, ale białe tworzywo, co w ogóle w niczym nie przeszkadza. I bardzo cieniutką, czarną rameczkę. No i troszeczkę szerzej oczywiście u dołu. I logo Philipsa takie podświetlane. Widzieliśmy to już w innym monitorze na moim kanale jakiś czas temu. Tak więc jeśli chodzi o design i jakość wykonania, monitor po prostu osobiście dla mnie jest boski. Jest elegancki, atrakcyjny i stylowy. Mogę śmiało powiedzieć, że ładniejszego monitora pod względem wizualnym nie widziałem. Tym bardziej, że bardzo lubię białe sprzęty. Jest po prostu świetnie. Rzućmy teraz okiem na kąty widzenia monitora. Mamy kolorową tapetę, jakość tych kolorów jest naprawdę bardzo dobra i zobaczcie, od góry no, wygląda to naprawdę świetnie. Co jest ciekawe, kąt widzenia od spodu też jest bardzo, bardzo dobry, a to nieczęsto się zdarza. I jeszcze mamy kąt widzenia boczny. O! Wyłączyłem światło, żeby się nic nie odbijało. Zobaczcie, jest praktycznie aż do końca wszystko w pełni widoczne. Nie ma żadnych przekłamań kolorów, czyli po prostu kąty widzenia w przypadku tego monitora są iście doskonałe. Naprawdę wszystko wygląda świetnie. Jeśli bylibyście zainteresowani typem matrycy, to jest to matryca VA. Czyli hybryda IPS-a z TN-ką, w tym przypadku sprawdzająca się naprawdę świetnie. W odróżnieniu do prezentowanego niedawno monitora AOC mamy tutaj wyższą rozdzielczość, bo 3440x1440, ale 60 Hz jedynie. Tam mieliśmy nawet 200, ale był to monitor typowo dla graczy. Dwa 5-watowe głośniki, których sobie za chwilkę posłuchamy, zobaczymy jak to wypada w praktyce. Bye.
Tak więc podsumowując jakość dźwięku, te głośniczki są naprawdę przyzwoite. 2x5W, duża głośność monitora, przy okazji dość czysty dźwięk i na poziomie. Niezłe basy, dość dobra szczegółowość. Porównałbym głośniki tego monitora do takiego dość dobrej jakości głośnika Bluetooth. Czyli jest naprawdę bardzo dobrze o dźwięk w tym monitorze też zadbano, chociaż nie ma to jak głośniki zewnętrzne. Każde głośniki monitorowe przebije nawet zestaw jakiś za 200 zł. Typu dobre 2.0 albo nawet 2.1, tak jak u mnie w tej chwili. Tak więc dźwięk jest naprawdę ok. So guys, wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away. No okej, chyba nie trzeba nikomu mówić, że granie w gry w rozdzielczości 4K, a także oglądanie filmów na tak dużym monitorze, oczywiście jeśli rozdzielczość jest też wysoka, jest po prostu cudownym przeżyciem. Naprawdę, jak się do takich proporcji, do takiego monitora przyzwyczajcie, ciężko jest w ogóle patrzeć na cokolwiek innego, typu na przykład jakieś małe monitorki 24-calowe o standardowych proporcjach. Po prostu przyzwyczajenie do tego, to już jest koniec, jesteście straceni, musicie to mieć. Tak więc ja żałuję, że te monitory muszę po testach odsyłać, bo chętnie bym sobie taki do studia zostawił, ale może kiedyś się doczekam. Mam nadzieję. Pokażę Wam jeszcze menu. Z tyłu mamy joystick. Oczywiście jak naciśniemy go sobie w któryś z boków, mamy na przykład, mamy menu, chociażby tryb niskiego światła niebieskiego z trzema poziomami, źródło, parametry obrazu, możemy oczywiście sobie tutaj wyregulować funkcję smart size, możemy zmieniać sobie tutaj rozmiar tego wyświetlanego obrazu, funkcja picture in picture, dźwięk, kolory, język, ustawienia wyświetlacza i ustawienia ogólne. Czyli chociażby jasność tego logo Philipsa. Może być ten LED wyłączony albo mieć jeden z czterech poziomów jasności. Mamy także kilka trybów, takich domyślnych, czyli właśnie tryb FPS-owy, wyścigi, RTS, dwa ustawienia gracza, tryb niskiego niebieskiego światła i Smart Image wyłączony. Wtedy mamy tylko i wyłącznie ustawiony przez nas obraz.
Mamy także szybki skrót do wyboru dźwięku i dostęp do funkcji Picture in Picture. Tak więc menu może jakieś super rozbudowane nie jest, ale opcji jest wystarczająco dużo, żeby się tym pobawić. No i jest dokładnie tak samo jak w przypadku monitora AOC, bo jest to podobna wielkość, podobne proporcje, też zakrzywienie. Chodzi o to, że możemy bez problemu komfortowo, wygodnie pracować na dwóch okienkach. Czy to będą dwa okna przeglądarki, czy to będzie jakiś program graficzny typu Vegas, gdzie jak widzicie mamy bardzo dużo miejsca na montowanie ścieżek. Mamy także naprawdę spory podgląd, tak więc komfort pracy z takim monitorem jest po prostu ogromny. Nawet przeglądanie YouTube'a jest tutaj naprawdę komfortowe, przyjemne. Natomiast osobiście świetnie mi się przede wszystkim gra na tym monitorze i doskonale też mi się montuje filmy, a filmy montuję praktycznie codziennie, więc dla mnie to jest niezły bajer. No dobrze, i tak prezentuje się monitor Philipsa od tyłu. Widzicie bardzo ciekawą, designerską podstawę, która jednocześnie jest bardzo prosta, a też cieszy oko. Mamy prowadnicę, dzięki której możemy płynnie regulować wysokość monitora. Monitor też można wychylać w górę oraz w dół. Cała powierzchnia z tyłu jest błyszcząca, natomiast jest to białe, więc nie robi żadnego problemu. Mamy tutaj joystick, który ma cztery kierunki i także można go wcisnąć. Troszeczkę z tego co widzę wysuszony, ale jeszcze działa. Podstawa, co ciekawe, jest tylko na klik, nie mocowana śrubami jak w monitorze AOC o podobnych wymiarach. Mamy bardzo solidny hub USB, podłączamy hub i mamy aż 4 porty USB 3.0. Może to się bardzo przydać oczywiście. Mamy port HDMI, po drugiej stronie jest HDMI 2.0, czyli możliwość przesyłania już tutaj obrazów 4K oraz DisplayPort oczywiście. Następnie mamy wyjście słuchawkowe i miejsce na zasilanie. O i zobaczcie sobie tą krzywiznę monitora, jak to wygląda. Naprawdę nieźle. No dobrze, przede wszystkim w tym monitorze podoba mi się design. Ma bardzo ciekawą podstawę, do tego jest biały. Błyszczące tworzywo, ale białe, więc wygląda to bardzo elegancko, stylowo, po prostu świetnie. Do tego wysoka rozdzielczość, która sprawia, że wszystko, czyli gry, YouTube, aplikacje, wygląda i działa po prostu lepiej niż na monitorze o podobnych proporcjach, wielkości, ale w rozdzielczości nieco niższej. Dlatego monitor ma świetne kolory, bardzo dobre kąty widzenia, ma kilka dodatkowych fajnych funkcji i jest też bardzo ergonomiczny, czyli możemy regulować góra-dół, wysokość dość znacznie i nachylenie tego monitora, ale mamy tutaj częstotliwość odświeżania tylko i wyłącznie 60 Hz, czyli nie na przykład 200 Hz jak w AOC testowanym niedawno, czy 144, 180 Hz, 120 Hz, różnie to bywa jak w monitorach gamingowych, co wpływa po prostu na większą płynność, szczególnie gier. Bo przy filmach na przykład tego aż tak bardzo nie odczujemy, ale przy grach już tak. Tak więc ten monitor jest generalnie świetny dla osób, które przy komputerze spędzają dużo czasu, czy na przeglądaniu internetu, czy na pracowaniu, tak jak ja, w programach do montażu wideo, czy graficznych. Dla graczy też jest bardzo dobry, ale pamiętajmy, że mamy tutaj wolniejszą reakcję matrycy, bo 4 milisekundy, no i odświeżanie tylko 60 Hz, czyli takie bardzo standardowe. Poza tym monitor jest genialny, do tego pamiętajmy też, że ma całkiem niezłe głośniki, bogatą liczbę gniazd z tyłu, a także przydatny hub USB 3.0. Biorąc pod uwagę to wszystko, w tej cenie jest to naprawdę solidny monitor, który powinien do komfortowej i wydajnej pracy i grania starczyć na przynajmniej kilka dobrych lat. Ze swojej strony polecam, gdyż ten model po prostu mnie urzekł. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że dokładne ceny tego właśnie monitora macie w linku w opisie filmu. Pozdrawiam Was. Cześć!